Co teraz, sierżancie? Nie wiem, właśnie przekazaliśmy w ich ręce ostatni element tej cholernej broni. Zmiana planu. Rosyjski pułkownik zmierza w stronę portu. Nie możemy zlokalizować Amerykanów. Zachować czujność. Maro, zdejmij go. Się robi, sierżancie. Sweetwater, co oni mówią? Coś o zatoce. Nie jestem pewien. Chyba Kirylenko kieruje się do portu. Jakiego cholera portu? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba wiem gdzie. Jeszcze co to miało być? Nie wiem, ale już go nie lubię.
uno, aquí Lobo 2. Allá por allá. Hemos establecido contacto con el enemigo. ¡Carajo! Dijeron que no había... Co jest? Uciekają! Dalej, nie ma was! Nie! To niedobrze! To źle! Słyszysz? Moździerze! Kryć się! Strzelają ze wzgórza! Ruchy, ruchy, ruchy! Tylko po dolinie przed nami! Dalej! Już! Uwaga! Powinniśmy tam trafić tymi kanałami. Snajperzy na górze! Dobra, nie dostaniemy się tam pod tym ostrzałem. Pokryjemy ich ogniem, wy pójdziecie do przodu, aby zobaczyć. Thank you.
wroga! Jadą szybko w naszą stronę! Cholera! Gówno widzę! Oj też! Teraz znajdźmy tu jakąś drogę! Nie chcemy, żeby nas złapali! Możemy przejść tędy! Przez ten autobus! A może tędy? Rozwaliłeś go!
Ktoś nadjeżdża. Widzę. To ciężarówka. Cholera, nadjeżdża! Strzelec w oknie! Zatrzymajcie ją! No i znowu. Co to kurwa za dźwięk? Nie wiem, ale już go nie lubię. Do całej sieci. Tu Tomahawk. Zaraz zakończymy ten interes. Czekać na rozkazy. O mój Boże, czyżby amerykańskie wsparcie? Nieprawdopodobne. No. Proszę. To nie ten samolot, który widzieliśmy? Dlaczego oni... Chwila, czy czemu ten samolot się żarzy? O nie. Nie, nie, nie! Padnij! Czy ja nie żyję? Nie. To był chyba próbny wystrzał. Broń skalarna jest pewnie w samolocie. O nie. Nie chcę tego robić. Tak, ja też. Tym razem chyba zgodzę się z Haggardem. Co się z wami dzieje, do jasnej cholery? Presa. To nie nasza liga. Powinniśmy spadać. Spadać? Niby dokąd? Do domu. Nie będzie żadnego domu. Niczego nie będzie. Sweetwater. Więc to koniec. Czyli jednak nie nadajesz się do służb specjalnych. Zaczyna się rozpierducha, a ty od razu w długą. Sierżancie. Tak po prostu pan się podda? Rozumiem. Dobra, cykory kurwa. Pójdę sam. Nie, Preston, nie pójdziesz. A wy dwaj, słuchajcie Marlowa i słuchajcie go uważnie. No już. Sweet, może być ciekawie, stary. Nie chcesz zobaczyć, jak to się skończy? Stary, nic więcej nie musisz mówić. Heh, daj spokój. Jeśli odejdziesz, koniec ze stekami, stary. Właśnie. Koniec z kupowaniem amunicji w supermarkecie. Koniec ze strzelaniem do nieproszonych gości. Koniec kluch z sosem. Koniec z niedzielnymi meczami futbolu. Koniec z cheerleaderkami Dallas Cowboys. Jeż, przesada. Zwalnić mi z drogi. Cheerleaderek im nie daruję.